Witam cię serdecznie na portalu Statyka Info. Ja nazywam się Piotr Buzała, a temat jaki będzie aktualnie omawiany to kurs Mechanika Ogólna. Materiał, który właśnie odsłuchujesz bądź oglądasz, jest jedynie komentarzem do poradnika ze strony Statyka Info. Adres odsyłający bezpośrednio do omawianego właśnie tematu znajduje się w opisie tego filmu. Gorąco zachęcam Cię do odwiedzenia tej strony, ponieważ poradnik, który właśnie widzisz, odnosi się do grafik i opisów zawartych w tym kursie na stronie Statyka Info. Aby zobaczyć całą treść, Należy posiadać aktywne konto na portalu. Po krótkim intro bierzemy się do pracy. Zakładam, że przerabiają Państwo kurs manika ogólna w kolejności takiej, jaka widnieje na stronie statyka info. Jeśli tak, to musieli Państwo właśnie rozwiązać pierwsze zadanie, w którym obliczyliśmy reakcje podporowe w belce utwierdzonej. W tym poradniku kontynuujemy temat liczenia reakcji podporowych, natomiast zmianie ulega schemat statyczny belki. Belka swobodnie podparta jest jednym ze standardowych schematów statycznych, które na 100% napotkacie Państwo w projektach, kolokwiach bądź na egzaminach. I właśnie z tego powodu liczenie reakcji w takich schematach jest bardzo ważnym elementem nauki. Przed właściwym rozpoczęciem nau nauki oraz materiałów w tym poradniku, jeszcze raz przypominam Państwu, że w celu pełnego wykorzystania informacji zawartych w tym kursie należy korzystać nie tylko z tego materiału, który właśnie Państwo odsłuchujecie bądź oglądacie, ale również muszą Państwo równolegle śledzić materiał znajdujący się na stronie statyka.info w poradniku o nazwie Obliczenia reakcji podporowych Belka swobodnie podparta. Bezpośredni adres internetowy znajdują Państwo w opisie tego filmu. Jeśli skorzystali już Państwo z mojej rady widzą cały materiał na stronie statyka.info, to możemy rozpoczynać. W pierwszym kroku opiszemy schemat statyczny, dla którego obliczamy reakcje podporowe, a składa się on z jednego przemysła belki o długości 11 metrów. Belka ta podparta jest na obu krańcach podporami przegubowymi. Na lewym krańcu belki umieszczona jest podpora przegubowa, nieprzesuwna, natomiast po prawej stronie belki podpora przesuwna. Do belki prorone są dwie siły skupione. Obie o pionowym kierunku działania. Pierwsza z sił odsunięta jest od jednej z podpory o 2 metry i ma wartość 3 kN oraz skierowana jest w górę. Druga z sił obciążających umieszczona jest prawie na środku belki i ma wartość 5 kN o kierunku działania w dół. Wszystkie te informacje opisują pierwszy schemat widoczny na stronie, do którego odnośnik znajduje się w opisie tego filmu. Cała belka złożona jest więc tylko z jednej tarczy. I podparta dwiema podporami, dzięki którym cały schemat jest statycznie wyznaczalny oraz geometrycznie zmienny. Kolejnym krokiem jest myślowe przyjęcie reakcji podporowych, które wystąpić mogą w podporach. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane w poprzednim poradniku, mogą się Państwo domyślać, że na tym etapie zwroty reakcji przyjmujemy dowolnie, a dopiero w trakcie liczenia reakcji podporowych otrzymujemy informację, czy zwrot, który został założony na tym etapie. Jest poprawny, a świadczy o tym dodatnia wartość reakcji podporowej. Zakładając, że jest to dopiero drugi przykład, który wykonaliście Państwo w swoim życiu, albo właśnie nad nim pracujecie, nie powinniście zakładać od razu, że przyjmiecie wszystkie reakcje o poprawnych zwrotach, dlatego proszę się to na razie nie przejmować. Widzimy więc na podstawie drugiego schematu z widocznymi już reakcjami podporowymi, że w punkcie A możliwe jest powstanie dwóch reakcji podporowych, poziomej oraz pionowej. Założymy ich zwrot zgodnie ze schematem widocznym na stronie, a więc reakcję poziomą w prawą stronę, a reakcję pionową w górę. Po drugiej stronie belki pojawi się jedynie reakcja pionowa, i również przyjmiemy jej zwrót w górę. Mamy zebrane wszystkie potrzebne informacje oraz wiemy, co musimy obliczyć, a więc nie przedłużając zacznijmy obliczanie reakcji podporowych w podporze A oraz w podporze B. Zaczniemy w kolejności alfabetycznej od punktu A. I w reakcji poziomej, jak wiemy, z poprzedniego przykładu, aby poznać wartość tej siły podporowej, należy rzutować wszystkie siły działające poziomo na oś x, czyli właśnie na oś poziomą. W zapisie matematycznym wygląda to tak, jak zostało to ilustrowane na stronie. A więc suma rzutów sił na oś x musi równać się 0, co oznacza, że musi pozostać w równowadze. W tym przypadku na naszą belkę nie oddziałują żadne obciążenia poziome, dlatego wartość reakcji poziomej oznaczonej sym symbolem H w punkcie A. A więc reakcji HA jest równa 0. Kolejnym etapem będzie obliczenie dwóch reakcji pionowych zawartych w punkcie A lub w punkcie B. Spróbuję wykonać to poprzez sumę rzutów wszystkich sił pionowych na oś Y, czyli oś pionową. Działanie to będzie wyglądało następująco. Zaczynamy zbieranie oddziaływań od lewej strony belki, a więc od punktu A. W pierwszym kroku widzimy, że mamy reakcję pionową VA skierowaną w górę. A następnie na naszej drodze napotkamy obciążenie o wartości 3 kN, również skierowaną w górę, a zaraz za nią napotkamy drugie obciążenie pionowe o wartości 5 kN skierowane w dół, a w działaniu matematycznym uwzględnimy tę wartość ze znakiem minus, gdyż siła ta skierowana jest przeciwnie do osi pionowej układu współrzędnych. Podążając dalej w prawą stronę, pozostaje nam jedynie reakcja w punkcie B skierowana w górę, a więc ją również uwzględnimy ze znakiem plus, jak i poprzedniczkę z punktu A. Całe działanie mogą Państwo jeszcze raz prześledzić na stronie. Równanie to porządkujemy poprzez pozostawienie niewiadomych po lewej stronie oraz przeniesienie znanych na wartości na prawą stronę równania. Proszę nie zapominać, że w tym momencie należy również zmienić ich znak. W końcowym efekcie otrzymaliśmy dwie niewiadome, a więc nie jesteśmy w stanie obliczyć ich wartości. Napytkając taką sytuację należy skorzystać z możliwości wykonania sumy momentów sił do wybranego punktu. Może być to punkt A lub punkt B, w celu wyeliminowania jednej z niewiadomych reakcji podporowych. Jako, że chcę obliczyć wartość reakcji podporowej w punkcie A, to muszę przyjąć punkt B, jako punkt, do którego wykonam sumę momentów sił, czyli jako punkt, do którego będą kręcić wszystkie siły oraz reakcje niewiadome. Jako, że reakcja podporowa w punkcie B przecina go, a więc odległość... Od tego punktu wynosi 0, to powoduje, że takie działanie siły nie wywoła momentu skierującego, a co za tym idzie, niewiadoma reakcja RB znika nam w tym równaniu. Suma momentów sił do punktu B musi równać się 0, a więc jak poprzednie reakcje, podporowe muszą równoważyć obciążenie działające na belce. Zaczynamy zbieranie oddziaływania również od lewej strony belki. Pierwszym napotkanym elementem jest reakcja podporowa skierowana w górę, oddalona od punktu B o 11 metrów. Uwzględniam ją w działaniu w następujący sposób. VA ze znakiem dodatnim, gdyż tak założony zwrot oraz punkt, do którego siła jest kręcona, powoduje, że porusza się ona zgodnie ze wskazówkami zegara. A reguła ta mówi, że w takiej sytuacji uwzględniamy to oddziaływanie ze znakiem dodatnim. Kolejnym elementem jest siła skupiona o wartości 3 kN. Skierowana jest również w górę, a więc jak poprzednio uwzględniona ze znakiem dodatnim mnożona przez odległość 9 m gdyż taka odległość dzieli tę belkę do punktu A, punktu B, przepraszam. Ostatnią składową tego wzoru będzie druga siła skupiona o wartości 5 kN z znakiem minus, gdyż skierowana jest ona w dół, a więc moment ginający powstały od tej siły działa przeciwnie do wskazówek zegara. Odległość, jaka dzieli tę siłę od punktu B to 6, a więc mnożymy 5 razy 6, 5 kN razy 6 metrów. Mając ułożone już całe równanie, nie pozostało nam nic innego, jak zrobienie w w nim porządku oraz obliczenie, ile wynosi reakcja podporowa pionowa z punktu A. Cały tok obliczeń widoczny jest na stronie, gdzie końcowym wynikiem jest reakcja podporowa VA o wartości 0,27 kN. O znaku dodatnim, a to oznacza, że wstępne przyjęcie zwrotu reakcji podporowej jest poprawne. Mamy sytuację, w której znamy już wartości jednej z dwóch reakcji podporowych, pionowych. Wiemy, że reakcja pozioma nie istnieje, będzie równa 0. Natomiast reakcja pionowa VA jest równa 0,27 kN. Tym sposobem pozbyliśmy się jednej z dwóch niewiadomych reakcji podporowych pionowych i mamy dwie możliwości obliczenia pozostałej reakcji z punktu B. Możemy wykonać sumę momentów do punktu A, wtedy jedyną niewiadomą pozostanie reakcja właśnie z punktu B, lub możemy cofnąć się do punktu poprzedniego, w którym mieliśmy dwie niewiadome powstałe podczas rzutowania wszystkich sił pionowych do, na oś Y. Czyli na oś pionową. Skorzystamy oczywiście z drugiej opcji, gdyż jest ona prostsza i zajmie nam mniej czasu. Musimy jedynie do wzoru pod reakcją VA podstawić jej wartość, którą już znamy. Następnie, porządkując ponownie wzór, otrzymujemy możliwość obliczenia reakcji z punktu B, co dokładnie rozpisano na stronie. Efektem naszych obliczeń jest reakcja podporowa RB o wartości 1,728 kN skierowana w górę a więc możemy wyciągnąć wniosek, że również jest zwrot tej reakcji przyjęty poprawnie, gdyż wynik tego obliczenia jest dodatni. W celu upewnienia się, że nasze obliczenia zostały wykonane poprawnie, należy wykonać sprawdzenie polegające na rzutowaniu sił oraz reakcji podporowych na oś pionową, poziomą oraz wykonanie sumy momentów do wybranego punktu innego niż to do tej pory wybierane, to znaczy innego niż punkt A oraz punkt B. Suma wszystkich tych sprawdzeń Musi zawsze dawać nam 0, a więc cały układ musi zawsze pozostawać w równowadze. To byłoby na tyle w tym materiale. Serdecznie dziękuję za uwagę oraz serdecznie zapraszam do przerobienia kolejnych materiałów z drugiej części kursu Mechanika Ogólna w celu utrwalenia nowo poznanych formacji. Jeśli natomiast czują się Państwo pewnie w tym, w tym temacie, to zapraszam do kolejnego materiału, w którym wprowadzimy sobie do naszego schematu przegub. Czyli element, który utworzy nam belkę złożoną wieloprzegubową. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na zajęciach lub w kolejnym materiale.